gleba do sadzenia czosnku. Ile historii, bajek, zagadek wymyślono na temat różnych warzyw? Nie da się zliczyć. Oto kolejna światowa tajemnica. Czy uda się Wam zgadnąć, jakie to warzywo, o którym często się mówi, podziwia, a czasem się nawet go boi, a bez którego wiele osób nie wyobraża sobie przygotowywania potraw w kuchni, a jednocześnie Obawia się jego obecności wiedzeniu. Świat warzyw jest rozległy i być może ktoś znajdzie swoją własną misterną odpowiedź na tę zagadkę. Ale dla zdecydowanej większości jest to oczywiste, że chodzi o jego królewską mość czosnek. Paradoks polega na tym, że nie spotykamy go na wielu działkach a jednocześnie ci, którzy uprawiają czosnek, już zaczynają być z tego dumni. Cóż, może dlatego, że poświęcono jego uprawie wiele pracy, gleba dla czosku wymaga specjalnej obróbki. Nie męczy nas powtarzanie ogólnej zasady przygotowywania do przyszłorocznych żniw zawsze rozpoczynają się w roku bieżącym. Co więcej, biorąc pod uwagę, że nie wszystkie warzywa mogą ze sobą rosnąć w zgodzie, można powiedzieć wymagania dotyczące sadzenia czosku są specyficzne. A więc idealnie jest, jeśli na grządkach, na którym będziemy uprawiać czosnek, rosły wcześniej rośliny strączkowe, ogórki, kapusta, kalafior. Nie należy sadzić czosnku tam, gdzie wcześniej była uprawiana cebula, ziemniaki lub marchew. Czosnek może powrócić to samo miejsce w ogrodzie nie wcześniej niż po trzech, czterech sezonach, aby szkodniki nie przyzwyczaiły się do tego warzywa. Wymagania czosnku co do gleby podczas sadzenia. Po pierwsze, nie powinien to być teren podmokły i zatrzymywać roztopionej wody. Wysoka wilgotność ma bardzo negatywny wpływ na jakość plonu. Po drugie, teren powinien być położony w miejscu słonecznym. Po trzecie, grządka musi być dobrze nawożona materią organiczną. Nawet jesienią podczas przekopywania na każdy metr kwadratowy należy dodać około 40 g superfolsfatu i około 10 g chlorku potasu. Bardzo dobre wyniki można uzyskać po jesiennym zasileniu kompostem około 6 kg na 1 m2. Po czwarte, jak zwykle podczas kopania musimy usunąć chwasty. Po piąte, na zakończenie całego procesu przygotowania gleby pod czosnek jest jej polanie słabym roztworem siarczanu miedzi. Jedna stołowa łyżka na 10 litrów wody. Tyle w zupełności nam wystarczy na 10 metrów kwadratowych na jesieni i 5 metrów kwadratowych na wiosnę. Pamiętajmy, że czosnek woli glebę gliniastą. Jeśli nasza ziemia jest zbyt kwaśna, będziemy musieli ją wapnować. Nie oznacza to jednak, że czosnek jest uprawą kapryśną. Wystarczy terminowe podlewanie i odchwaszczanie, raz na 10-15 dni na głębokość 3 cm. Wszystkie powyższe działania doprowadzą do bardzo dobrych zbiorów czosków w przyszłym roku. To prawda, że po zbiorach musimy zdecydować, co zrobić z tym naszym bogactwem i jak go właściwie zużytkować, ale to, jak mówią, od przybytku głowa nie boli.